Jesteśmy w fabryce alabastru, gdzie mogliśmy obejrzeć bardzo fajny występ w języku nawet polskim. Mogliśmy zobaczyć, w jaki sposób robi się te różne rzeźby, różne abażury, najróżniejsze rzeczy z tego bardzo twardego kamienia. A następnie byliśmy w sklepie, gdzie mogliśmy rzeczy właśnie zrobione przez tych pracowników kupić. Wytwórnia alabastru. Alabastr to jedyny kamień wydobywany w Egipcie. A tu jesteśmy w wytwórni alabastru. A praktycznie już w miejscu, gdzie sprzedają różne rzeczy. No po to? Okej. Okay. Jesteśmy w wytwórni papirusu, gdzie mogliśmy zobaczyć, w jaki sposób te arkusze z papirusu się wytwarza. Bardzo często na bazarach są podróbki. Robione są one z bananowca, a rozpoznać je można po tym, że jak się zegnie papirus, to on z powrotem wraca do swojej formy, natomiast bananowiec będzie się brał i kruszył. My zamówiliśmy sobie w tej wytwórni, a jednocześnie sklepie, zamówiliśmy sobie obrazki ze swoimi znakami zodiaku i ze swoimi imionami. I one właśnie w ten sposób wyglądają, jak tu widzicie. Kolejnym punktem, który zwiedzaliśmy i mogliśmy jednocześnie zrobić zakupy, była perfumeria. Podobna perfumeria Lafayette, ale wydaje mi się, że chyba 90% perfumerii w Egipcie to są perfumerie Lafayette i dlatego to tak wygląda. Na początku przy wejściu jest stanowisko do wytwarzania flakoników. Mogliśmy zobaczyć, w jaki sposób te flakoniki są wytwarzane, a następnie byliśmy zaproszeni do pomieszczeń, gdzie mogliśmy powąchać najróżniejsze rodzaje perfum, wypić sobie dobrą kawę albo picie jakiejś herbatki i mogliśmy również wziąć i zakupić wybrane przez nas perfumy. W taki sposób na miejscu perfumerii wykonuje się flakoniki do tych perfum. A później kupuje się perfumy, które oczywiście nie są najtańszym wyrobem. Nie. Tutaj tak, tylko trochę drożej. I ostatnią wycieczką, jaką mieliśmy, było popłynięcie felukami do ogrodu botanicznego, później na plażę nad Nilem, a następnie zwiedzanie wioski nubijskiej. Słuchajcie, w okresie tym, którym ja byłem jesiennym, w ogrodzie botanicznym akurat nic ciekawego nie ma. Także jest tylko jedno zdjęcie, nie było nawet co pokazać na innych zdjęciach, żadnych kwiatów, drzewa po prostu bez niczego, nic ciekawego. Pływanie w Nilu, duża atrakcja. Nil oczywiście jest troszeczkę chłodniejszy niż Morze Czerwone, ale bardzo przyjemnie. Byliśmy tak w godzinach popołudniowych, przy tej temperaturze na zewnątrz 30 stopni, ekstra się pływało. Następnie w wiosce nubijskiej, gdzie dopłynęliśmy, zwiedzaliśmy jedno z domos, byliśmy w środku, w pomieszczeniach, patrzyliśmy, jak żyją Nubijczycy, w jaki sposób, jakie mają pokoje, jakie meble, no i widzieliśmy, czym się zajmują. Większość z nich tam na tym terenie hodują krokodyle. Oczywiście później wytwarzają różne rzeczy z tych krokodyli. I jeszcze jedną rzecz, jaką mieliśmy we wiosce nubijskiej, to była nauka w szkole. Tak, nauczyciel z tamtej szkoły udzielał nam nauki, uczył nas w języku arabskim i w języku nubijskim alfabetu, jak również cyfr, jakie są. Proszę Was, żebyście obejrzeli, zobaczyli i posłuchali, jak brzmią te wszystkie litery i cyfry. Wow.
Kwaty. Dni. Dni. Dalete. Dalete. Aba. Aba. Hamza. Hamza. Sitta. Sitta. Saba. Saba. Tamania. Tamania. Tisa. Tisa. Ashara. Ashara. Teraz on ma język, który my nawet nie znamy, jak pisali ten język lubistów. Teraz on będzie po lubistów powtarzał, czyli te numery. Where? Where? Owi. Owi. Toski. Toski. Where Owi Toski? Where Owi Toski? Kems. Kems. Dich. Dich. Kems Dich. Kems Dich. Gorish. Gorish. Kolod. Kolo. Gorish kolo. Gorish kolo. Idiu. Idiu. Isko. Isko. Demen. Demen. Where? Owi. Owi. Whiskey. Whiskey. Toski. Toski. Kemis. Kemis. Dich. Dich. Gorish. Gorish. Kolo. Kolo. Idiu. Idiom. Isko. Isko. Demen. Demen. A teraz alfabet. Alef. Alef. B. B. T. T. C. C. Alef, B, T, C. Alef, B, T, C. Alef, B, T, C. Alef, B, T, C. Jim. Jim. Ha. 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 Jim ha ha. Jim ha ha. No ha ha. Ha ha. Ha ha. Jim ha ha. Jim ha ha. Del. 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 Zel. Zel. Re. 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 Zen. Zen. Sim. Sim. Shin. Shin. Sa. Sa. Da. Da. Ta. Ta. Za. Za. Pa. Za. Pa. Za. Pa. Za. Pa. Za. Pa. Za. Ein. Ein. Ghen. 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 Fe. 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 Kaf. 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 Lam. Lam. Mim. Mim. Nun. Nun. Kaf. Lam. Mim. Nun. Kaf. Lam. Mim. Nun. Kaf lam mim nun. Kaf lam mim nun. He. 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 Wow. Wow. Yeah. Yeah. Ke wa ye. Ke wa we. Ke wa ye. Ke wa we. Kaf lam mim nun. He wa ye. Kaf lam mim nun. He wa we. Andrzej. Andrzej. O, ładnie. A tak wygląda właśnie moje imię po arabsku. Wieczorem przy blasku księżyca felukami wróciliśmy z ostatniej wycieczki w czasie tego rejsu.